Zaraz ruszy sylab potok, rzeką słów do morza zdań. Lada chwila będzie potop, będzie potop, proszę pań. I wygarnę mu, co myślę, słowa to jest nasza broń. Ile płynie wody w Wiśle, tyle słów usłyszy on. Dziś umiesz wygarnąć mu umiesz, choć też się ubrać nie masz w co. Bo w co? I on cię zrozumieć nie umie. Jak długo chcesz biedna znosić to? Więc co? Więc gadaj mu radzę, aż bokiem mu wyjdzie na zdrowie. Pamiętaj, że w domu masz władzę. On był, jest i będzie, on był, jest i będzie, od wieków ten sam jaskiniowiec. Co było na początku? Na początku było słowo. A co powiedział pan, gdy stworzył mężczyznę? Chyba mnie da więcej stać. I żeby nie stracić dobrej reputacji, eliminując niedostatki ludzkiego prototypu, stworzył dzieło doskonałe, czyli, no tak, kobietę. I oto jestem, drogie panie, i oto jesteście, i oto mówię, i oto mówimy. Dobra, a skoro umiemy mówić, powiedzmy sobie dobry wieczór. Tak, bo to naprawdę będzie dobry wieczór, nasz wieczór, bo będziemy dziś w ataku, drogie panie. Naturalnie słownym, panowie. A zatem do boju, uwaga. Wczoraj minęła 25. rocznica ślubu, kiedy to mój małomówny dzikus wydusił z ciebie to sakramentalne. Tak! Wyobraźcie sobie, cofnijmy się do tych pięknych lat. Wyobraźcie sobie, że jestem o 15 kilogramów młodsza i mam dopiero właśnie o 25 lat, a nie 49. No dobra, dobra, no. Chociaż wiecie co? Moja fryzjerka mówi, że naprawdę nie wyglądam na swoje lata. No tak, ale ciekawe, co by mówiła, gdyby nie była moją fryzjerką, nie? Ale do meritum. A wiecie, panowie, w czym tkwi siła kobiet? Bo siła kobiet tkwi nie w tym, co do was mówią, ale ile razy wam to powtarzają. A zatem do boju, do boju. Ach, ja mam na imię Ewa. Słucha? A, zawód. Poszukująca pracy. Co, wykształcenie? No jakże, wyższe, nikomu niepotrzebne. Hobby, Boże, no tak. Czytanie, pisanie wierszy do szuflady. O, i bezskuteczne rozsyłanie CV. Wiek, no dobra, dobra, 40, no. W sumie jestem Ewa, a Ewelizadra. Ewelizarda. Tak, wiem, no słuchajcie, ja po prostu ja pół dzieciństwa. Po prostu pół dzieciństwa przepłakałam przez to moje imię. Ale mój ojciec tak się uparł. A to właśnie jak jakiś jaskiniowiec. Nie no, chociaż w sumie to był dobry człowiek. Mimo, że jaskiniowiec. Nie, bo tak naprawdę, pomimo ewolucji, mężczyzna w środku niewiele się zmienił. To znaczy nie, no oczywiście wszystko w przyrodzie ewoluuje, ale najmniej mężczyzna. Ale wspomnianą ewolucję można i powinno się przyspieszyć. Uwaga, wniosek. Mężczyzna rodzi się dzikusem, a kobieta no kim? No odważnie. Treserką. Niestety. Przy czym zadaniem dzikusa jest okiełznać naturę. A zadaniem treserki jest okiełznać naturę dzikusa. Ojojoj, no panowie, no przecież sami wiecie, jacy jesteście. O, lubicie prace domowe? No lubię, czy nie, dziewczyny? Mówić. A zasypiacie przed telewizorem? No tak, zasypiają. A właśnie, a macie węża w kieszeni? Bo mój to najczęściej jadowitego. O właśnie, a kochacie nasze matki, a wasze teściowe? Nie za bardzo. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że macie świetne poczucie humoru na własny temat. Więc skoro tu jesteście, ukochani nasi panowie, to może uda wam się spojrzeć na siebie
z naszej kobiecej perspektywy i spróbujecie się choć troszkę zewoluować. No i proszę na zachętę brawa od nas dla was. No drogie panie, do roboty. Dziękuję. No nie, ale nie martwcie się, nieodrodni synowie jaskiniowca. Ja dzisiaj nie będę mówiła o was, tylko o tym moim. A poza tym nie, no nie przejmujcie się, nieodrodni synowie jaskiniowca. My nie chcemy tak do końca poskromić w was wspomnianego dzikusa. No nie, w pewnych, znaczy tych sprawach, wręcz przeciwnie. No chyba, że kręci was nowoczesny, holenderski model małżeństwa. Samczyk and samczyk. Kręci? Ach, nie kręci. Rozumiem, tradycjonaliści. No dobra, w związku z tym poznajmy się bliżej. Uwaga! Za chwilę wszystkie panie przedstawią się równocześnie swoimi imionami, przed którym dodadzą słowo treserka. Na przykład, przepraszam, jak pani ma na imię? Ela? A, treserka Ela. No dobra, panie gotowe? Uwaga! 3, 4. Treserka! O, jak ślicznie. No dobrze, a teraz panowie powiedzą swoje imię, poprzedzając je słowem dzikus. Ojeju, ja bardzo pana przepraszam. Jak pan ma na imię? Dawid, tak? A, dzikus Dawid. Uwaga, panowie gotowi? 3, 4. Dzisiaj się nam trafiły dzikusy troszkę nieśmiałe, prawda? Ale za to treserki bomba i oby tak dalej. Uwaga, żeby rozwiązać problem, trzeba go najpierw nazwać, a zatem on. On. Czyli facet. Czyli chłop. Czyli płatnik, wędkarz, kibic, śpioch, telewizjoman, erotoman, gawędziarz, no w sumie dzikus, czyli prawie zwierzątka. Boże, to pewnie stąd te określenia. No i misia. Pieseczku. Koteczku, koniu, byku, lwie, orle, jeleniu, hipopotamie, wieprzu, borsuku, pawianie, wężu. Naturalnie w kieszeni, jak już wspominałam. Nie, ale wróćmy do naszych baranów. O Boże, przepraszam panów. Dzikusów. Oczywiście, tak, podstawowa informacja to fakt, iż mężczyzna, bez urazy panowie, jest istotą dość mało złożoną. Inaczej mówiąc, mężczyzna jest prosty. O, i czego dlatego szuka w kobiecie? No czego? Różnorodności. Czyli przykładowo. Kucharki w domu, damy w salonie, a kurtyzany gdzie? No gdzie? No w łóżku, no pewnie, że w łóżku. I tego powinnyśmy się trzymać. No bo nie ma co ukrywać, że zdarzają się w łóżku kucharki, kurtyzany w salonie, a damy w kuchni. Chociaż dla niego i tak jesteś przede wszystkim zwykłą domową kurą, która mu gotuje, mu pierze, ciasta mu nie przypali, nic, tylko mu i mu, czyli zwykła domowa krowa. To znaczy tak, ta kura, no kura, no dobra, kura. No, ale taka kura wysoko nie poleci. Nie. To no, oczywiście kura jest potrzebna, no oczywiście, że tak, no pewnie. Ale ideałem nie jest dla naszego koguto, barżanto, indore. Ideałem jest kobieta wyglądająca, porywająca, wyzywająca, a jakaś taka. No, i czy można być jednocześnie kobietą gotującą, wyglądającą? O! Presującą, porywającą, sprzątającą, wyzywającą? No właśnie, no rzecz niełatwa. Ale uwaga, po to tu jesteśmy. Zatem, uwaga, zatem wspomnianą prostotę mężczyzn da się porównać, o wiem, do prostoty analfabetu, wiem. Poznajmy zatem alfabet naszego ukochanego dzikusa, który pozwoli nam zrozumieć jego dziką i prostą naturę. No chociaż akurat nam. Drogie panie, do zrozumienia podstawowego, to jest domowego języka naszego dzikusa, wystarczy do tego zacytowanie jego typowych gestów fonicznych, czyli onomatopei. Uwaga, oto pakiet podstawowy. Rzeczy to. O!
Co? Nie. Podrap! Wyżej! Oddaj! Zjem! Piwo? A właśnie, litera A. U kobiety A to cała gama wyrafinowanych skojarzeń. Na przykład Adonis, afrodyzjak, amant, ascendent, aromaterapia, Armani. A u dzikusa A znaczy co? Absolutnie alkohol. Przy czym litera A w domowych relacjach może również znaczyć aseksualność i awanturnictwo. A o co? A choćby tego cholerną wiertarkę. A to znaczy nie. Raczej o krem. To znaczy raczej o pieniądze, no jak zwykle o pieniądze odłożone. Na wiertarkę i na krem. A że za dużo ich wydałam, a że na ten krem. No ściślej mówiąc, na małą serię kremów rozświetlająco-ujędrniających. No i chłodząco-przeciwrodnikowych, a także natłuszczająco-regenerujących. No i oczywiście ścierająco-rozpulchniających i nawilżająco-penetrujących. No nie, dziewczyny, no przecież ja nie zwariowałam. No przecież krem to gwarancja piękności. No dla mężczyzny. Uroda kobiety jest przecież ważniejsza niż jej inteligencja. No tak, no to. No tak, no panowie. Te panowie przecież wolicie na nas patrzeć, niż z nami rozmawiać, prawda? No słowem, dobry krem jest niezbędny. O, uwaga, mój. No nie wierzę. Nie wierzę, moja droga, że na głupie kremy można aż tyle wydać. Nie wierzę. Kochana, ty się lepiej zastanów, czy ty jesteś wierzący, czy nie wierzący. A moje kremy wcale nie są głupie. No wcale. Tylko inteligentne. No proszę bardzo, jeżeli nie wierzysz, no proszę cię, proszę, no przeczytaj na opakowaniu. O, twój krem to przyjaciel, który cię inteligentnie penetruje. Chyba troszkę przesadzili, prawda? Ach, wiem. Tę ulotkę pewnie pisał jakiś niedopieszczony, holenderski samotnik. No, ale właściwie kto lepiej zrozumie kobietę niż druga kobieta? Innej płci? No widzisz, jak dobrze, że je kupiłam. No zresztą nie kupiłam wszystkich. Mam jeszcze na oku parę najpotrzebniejszych. No, no chyba rzeczywiście dostałeś udaru i wolisz wiartarę niż mnie. Wtedy on ostentacyjnie wyjął z teczki gazetę i udał się do tej swojej samotni, czyli świątyni dumania, czyli toalety. Więc ja cap za telefon i udaję, no oczywiście, że udaję, że dzwonię do Baśki, której on nie znosi. Halo? A halo, no witaj, ukochana Basieńko, no co tam u was? Mówię odpowiednio głośno, żeby mu się lepiej podsłuchiwało. O, wow, twój Erek awansował. No popatrz, a mój orzeł ciągle na tym samym stołku. Co, byliście na Rodos w te wakacje? Nie, no myśmy też w te wakacje byli na wakacjach, no wiesz. Agroturystyka. Taki uroczy zakątek pod Zakroczymiem, nad taką malowniczą sadzawką, gdzie podobno ryby biorą. Coś ty, kąpać się nie było można, bo woda śmierdziała. Ale zawsze co wilgoć, to wilgoć. Boże, czy ty słyszałaś? Podobno wilgoć wzmacnia włosy. Ale za to jakie grzyby były na ścianach kempingu. Ale wyobraź sobie, że już na drugi dzień udało się mojemu cierpliwemu uparciuszkowi złapać 3 niewymiarowe płotki i 2 kleszcze. I potem wypoczywał sobie z temperaturą 39,6. A ja przy nim też, no jako salowa. Termometr, lekarstwa, basen, klejk. Termometr, lekarstwa, basen, klejk. Kochana, na żadnych egzotycznych wakacjach tyle bym nie użyła. Boże, co ty mówisz? Twój Eryk uprawia sporty ekstremalne. O Boże, jaki on męski. No i wtedy nareszcie mój misiek nie wytrzymał i do mnie, uwaga, do mnie.
No powiedz, Ewela. No powiedz, czego ci brakuje, no. Tylko bez dno, bardzo proszę, tylko bez dno. No. A brakuje mi? Oprócz stałej pracy, elektrycznej kralnicy, odkurzacza na wodę, a przede wszystkim nowej zmywarki do naczyń. No bo przecież notorycznie zmywając niszczę sobie tipsy. Ale zaraz, kobieto. A co ci w zmywaniu przeszkadzają? Klipsy. Nie klipsy, tylko tipsy, tipsy. Wiesz co, rzeczywiście ignorancie. Nie będzie potrzeby zmywać, bo... Bo po prostu przestanę gotować. Ta? Nie będzie kolacji? Nie będzie i nie będzie. To ja wychodzę i wychodzę. Do knajpy, tak? Do knajpy? Do knajpy? Do knajpy? I do knajpy! I wyszedł. Niestety, moje drogie. Czasami to trzeba zrobić naszemu dzikusiowi awanturę. Żeby poszedł sobie na piwo. No przecież normalnie by się nie odważył, prawda? Dobrze. To ja też się napiję. Napiję. I napiję. A państwo za chwilę. Zaraz patrzy. Piję moje ulubione wino. I testuję krem. Opalająco. Nawilżająco. Przeciwzmarszczko szkujący. I taka... nawilżona. Rozmarszczona. I samotna. Skacze sobie jak mój miś po kanałach. Złamane serce konsueli, które porzucił podwój piękny ratunek. No proszę, wenezuelki też bywają samotne. A tam jakaś głupia konsuela. Ja to dopiero jestem nieszczęśliwa. Maestro. Ach, jaka miłość, wem jak miłość. A jak ją kocha ten z nas wspólnej. Z nami mój misiu też tak było. Dziś barwy szczęścia nieszczególne. Gdy pierwsza miłość tak mnie wzrusza, jak wiadomości w TVP i rower ojca Mateusza. Gdy ja, mój misiu, chcę na dobre i na złe zatańczyć sobie w tańcu z gwiazdami. Nad rozlewiskiem ja na krańcu świata z Jankiem z pancernych i szarikami. Przywołać znów miodowe lata, kuchenną zrobię rewolucję. Z James Bondem żyła smakowicie, koroną królów rozbudzona, bo stawka większa jest niż życie. Ja, perfekcyjna pani domu, serię seriali zjem w proteście. Będę brzydulą po kryjomu, a seks obejrzę w wielkim mieście. I leśniczówkę na sygnale ze szkiełka mrugnie miły pan z ukrytą prawdą na kanale. Czy jeszcze kręcą klan? Bo Bogna ma swój plan. Zatańczę sobie w tańcu z gwiazdami. Żona rolnika gdzieś na krańcu świata z Jankiem z pancernych i
i szarykami. Przywołam znów miodowe lata, kuchenną zrobię rewolucję. Z James Bondem żyła smakowicie, by w labiryncie obudzona oglądać sama, samo życie. Tak, piękny Rodrigo zostawił swoją Consuelę dla przebiegłej i chytrej Hyacynty, która w 4444 odcinku 1/4 okaże się jego cudownie odnalezioną siostrą. Poparzenia! I dobrze mu tak, a niech się jeszcze okaże jego bratem, szwagrem, teściową i kolegą z wojska. I jak zachoruje, Boże, może na co on może zachorować? Mówię, na odrę, ospę, świnkę, galopującą biegunkę. Za moją krzywdę. O, za mojego męża, ignoranta. Za jego kochankę, wiertarę udarową. Za moją samotną, wieczorną samotność. O nie, no co ty, płakać nie płakałam. No bo szkoda mi było mojego kremu opalająco, nawilżająco, przeciwzmarszczkującego. A dzikuś? Dzikuś wrócił koło północy, śmierdział papierochami, piwem i przygłupimi kumplami. Piłeś? No. Nie, to powiedz, że szowszczyzna. Że szowszczyzna? Podkarpacie! A piłeś z kim? Eta. Pił z Etkiem. Kobiety, E, to co? To emocje. To erotyzm. To ekstaza. A u dzikusa Edek. Edek? Edek to kolega z podstawówki. Edek ma podstawówkę i to wszystko, co ma. Edek mówi na mnie, Lizia, Ewelizadra, nie goli się. Chodzi w brudnym podkoszulku, wyżera co chce z naszej lodówki i z namaszczeniem beka. I mój miś północy przetracił z tym edogorylem, zamiast delektować się mną. Tak dla niego nawilżoną i rozmarszczoną. Ale następnego dnia, po tym ekskluzywny party z Messi Eduardo, małżonek mój leżał sponiewierany na kanapie i spojrzeniem rozdziewiczonego baseta usiłował wzbudzić litość. A prawda, kiedy dzikuś chce mnie przeprosić, rozmawia ze mną za pośrednictwem Koko. Ojeju, Koko? Koko to mój ukochany Jork. No dobra, dobra, dzikuś lubi kokunia, ale ponieważ kokuś jest prezentem od mojej mamusi, jednocześnie go nienawidzi. Ty, kokon, zapytaj panią, czy widzi, do czego się przez nią doprowadziłem. Kokuniu, powiedz panu, że widzę, widzę. Ślepa nie jestem. Ślepa byłam, jak za niego wychodziłam. Nie, kokon. Nie szczekaj tak. Nie przynoś mi piłki. Przynieś mi piwo. Kokuniu, powiedz panu, że gdyby kózka nie pochlała, to by główka nie bolała. Mówię spokojnie, łagodnie rymując, no bo przecież idę do zgody. No oczywiście na moich warunkach, sprawiedliwie. No to co, kochany, wolisz posprzątać całe mieszkanko, czy iść ze mną do galerii? Wiesz, Ewelka, to ja już chyba wolę sprzątać, niż oglądać te bohomazy. Ale głuptasku, tym razem chodzi mi o galerię z ciuchami. Daję mu szansę odkupienia win. No i co? No co wybrał? No oczywiście galerię, a ja się cieszyłam. No bo lubię mojego dzikusia zabierać do sklepów. Bo on zawsze, ale to po prostu zawsze zna drogę. Wie, gdzie jest wejście, wyjście, którędy na parking, którędy na skróty. A ja za to wiem, co warto kupić. W efekcie tego on nigdy nie wie, co jest nam
Niezbędne. A ja nigdy nie mogę znaleźć drogi do samochodu. A tam o radę przy zakupach nawet nie ma go o co prosić. No bo powiedzmy, że znalazła, no dobra, troszkę drogą, ale naprawdę bardzo, bardzo elegancką sukienkę w dwóch różnych odcieniach. No i oczywiście w obu rewelacyjnie. Ale muszę podjąć decyzję. Boże, którą wziąć? Ładnie mi w tej koktajlowej, co? Może być. A w tej ekri, co? Może być. No to którą mam kupić, co? Ja tam wolę ciebie nagą. On by chciał, żebym cały czas chodziła na gulaca. O, jak w jaskini. Ale to nawet miłe, prawda? Ale kiedy już zrobię zakupy, podążam za moim supermenem, który krąży i już jesteśmy w samochodzie. A potem? I pędzimy w gigantycznym korku. Ja oglądam sobie nowe buty i płaszczyk. A mój miś klnie jak szewc. O tak, shopping, czyli namiętne kupowanie. Oto jak mówi Krycha, moja najlepsza przyjaciółka, świat, gdzie wciągają nas regały. O tak, centra handlowe są pełne atrakcyjnych pokus dla kobiet. O i niestety troserki. Pełne atrakcyjnych kobiet jako pokusa dla mężczyzn. Uwaga, tam nasi dzikusi oglądają się za kobietami. Przepraszam. Oni oglądają się za tym, co w ich dzikim analfabecie zaczyna się na literę D. Nie, to bynajmniej nie są dłonie. Byczku mój kochany, przepraszam cię bardzo, ale na którą jałówkę tak się gapisz? Oglądam sobie, jak zbudowali ten dom. Króliczku mój słodki, jesteś jeszcze przy pupie, czy już podziwiasz cycki? O Boże, przepraszam cię, przepraszam. Więźbę dachową. Nie no, proszę cię, wolniej. Sokole, wolniej. Swoim nadciśnieniem to groźne. O, Szewela. Ewela. Kobiety, które znałem przed tobą, nie miały mi za złe mojego upodobania do piękna. Przede mną nie było żadnych kobiet i żadnego piękna. Przede mną był potop. Kochana, skoro przed tobą był potop, to ciekawe, skąd ja cię wziąłem, nie? Ty najprawdopodobniej z oceanu. Jako pierwotniak. Pantofelek. No co ty, Wela? Chciałabyś, żebym był pantoflarzem? O, fakt. Nie szanuję pantoflarzy. O, mówi moja teściowa. No popatrz, córeńko, jaki ten nasz tatuś przydatny. W mnisi śmieci, okna pomyje, dywany wyczepie, pójdzie do spożywczego, wymasuje mi stopy, uprasuje, ugotuje, a tak sobie męża wychowaj. I przyznasz chyba, że ta jego ziemista cera świetnie pasuje do rustykalnych mebli w naszym salonie. No? No i na kogo wyrasta głupia córeczka? Albo na wierną kopię mamusi, albo na oszalałą, wojującą feministkę. Dlatego, drogie panie, błagam was. Nie dopasowujcie go do mebli w waszym salonie. Ale pamiętajcie też, że na naszego dzikusa najlepiej działają fakty. Jeśli któregoś dnia wróci z tej swojej pracy, oczywiście umordowany jak mops i zobaczy w kuchni brudne naczynia, wodę wylewającą się ze zlewo zmywaka, pustą lodówę, a ciebie rozwaloną w łóżku, pijącą gin z tonikiem,
szczepiącą z przyjaciółką przez telefon i oglądającą piąty z kolei serial w telewizji i malującą sobie tipsy w klipsach. Uwaga, co powinien usłyszeć. I to jest odpowiedź na to, co ja robię w domu, kiedy ty tak harujesz, Łosiu? Łoś! Łagodna odmiana świra! Ale uwaga, uwaga, na taką demonstrację trzeba wybrać właściwy moment. Mój dzikus, kiedy zobaczył ten krajobraz po bitwie, tylko przez chwilkę był zaskoczony, a potem uśmiechnął się i dodał. O, kochana! Ciekawe, co będzie, kiedy mamusia to zobaczy. I dobrze ci tak. Niech to twoja mamusia zobaczy. Niech zobaczy to, czego mnie doprowadziłeś. Mamusia, tak? Mamusia, potworajka na emeryturze. O, kochana. Niestety moja elegancka, niewątpliwie mamusia, jest w sanatorium, a dzisiaj przyjeżdża do nas turystyczna bójka sanitarno-epidemiologiczna z podwarszawskiej miejscowości Letniskowej, czyli twoja matka, moja zadra, załza, żmija, plawa, czyli teściowa. Boże, moja mama. Moja mama. Na śmierć zapomniałam, Jezus Maryja. A jego mama gdzie? No gdzie? No oczywiście, w Ciechocinku. Emerytowana podfruwajka sanatoryjna. Moja mamusia. I kiedy uświadomiłam sobie, iż wizyta mojej mamy jest nieunikniona, oczywiście w godzinę doprowadziłam mieszkanie do porządku. A dzikusia wysłałam po ciasto. I to był błąd. Ojej, córynko, balaganik, jakiś kryzysik w małżeństwie, nie mówiłem. Ja nie lubię się powtarzać, córynko, ale tyle razy ci mówiłam, więc powtórzę jeszcze raz, że ten twój cały mąż, to nie jest odpowiedni mężczyzna dla ciebie. Zawsze był w stosunku do mnie gborowaty i nieokrzesany. I flaków nie lubi. No co to za mężczyzna, co nie lubi flaków, nie? Oj, twój ojciec bardzo lubił flaki. Chociaż długo ich biedaczek nie pojadł. A ten Rafał, no ten od motyków, no ten, co te tak za to młocie wypatrywał. To rozbudował chlewnie i ubojnie świń na agroturystykę. A jaki dom zbudował? Wszystko za uninę. A jak Rafał lubi moje flaki. O nie chcę. Nie będę tego słuchać. Wiem, mamo, że bezpowrotnie straciłam motykę Rafała. Księcia na białej świni, wiem. Ale zapamiętaj sobie, że dla mnie moje małżeństwo jest udane. Tak, mój mąż jest dobry, pracowity i ambitny. Zdanie to, choćby nam wcisnęli tu kaktusa do gardła, wypowiadamy głośno i stanowczo. Jakoś mi to przeszło przez gardło, ale bez przekonania. Muszę więcej ćwiczyć. No, moje drogie panie, powtarzamy, uwaga. Mój mąż jest dobry, pracowity i ambitny. 3, 4. Mój mąż jest dobry, pracowity i ambitny. Z wiarą, ja ci dam zaraz tak. I mama już prawie zaczynała mięknąć, kiedy mój małżonek wyciął mi bardzo, ale to bardzo zabawny numer. Naprawdę nie musiał prosto z cukierni zajść do otka. Nie musiał wracać dopiero po 3 godzinach, naturalnie w stanie wskazującym. I nie musiał z sękaczem na głowie salutować mojej mamie, kiedy wchodząc do windy stanęła z nim twarzą w twarz. I naprawdę, ale to naprawdę nie musiał powiedzieć po rosyjsku. Towarzysz Majer, winda przybyła.
Niech mamusia do tej windy nie wchodzi. Ona tego nie wytrzyma. Towarowa. Towarowa dla mamusi jest po drugiej stronie. Albo niech mamusia wejdzie do tej, świat wreszcie odetchnie. Boże kochany. No i co ja miałam zrobić? No co? W rozpacie, desperacji, żeby spokojnie pozbierać myśli, wybrałam się na zakupy. Ojej, no panowie, no zrozumcie. To dla kobiety naprawdę taki piękny kolor życia. To takie nasze antidotum na stres. A co bywa jeszcze piękniejsze? Na przykład śpiewanie o zakupach. Dobrze kobiecie, dobrze kobiecie w supermarkecie. A jeszcze lepiej w markowym sklepie. Ach, jak wciągają nas te regały. Dziś też nie mogę, jak sięgnąć okiem. Regały stały, rzeczy czekały. Ja tylko wyszłam, omiotłam wzrokiem. O jeny! Prostą garsonkę, bluzkę, stanik, koszulkę nocną z krasnoludkiem, kusy, szlafroczek bardzo tani i czarne stringi zbyt wąziutkie, kapciuszki w groszki, białe botki, a paszka kaszkiet, cudne body, lniany żakiecik taki słodki i coś małego dla urody. Coś małego dla urody, czyli... O, nie mogę! Lakier do włosów, mleczko, tonik, kremy do twarzy na dzień, na noc, żele pod prysznic, bzuza, roni, podkład, pomadka, tusz na rano, logo, suszarka, depilator, balsam do ciała, żel na oczy, do opalania krem na lato, do opalania krem na lato. Ojej, na pewno zapomniałam o czymś. Ach, koszyk. Dobrze kobiecie, dobrze kobiecie, dobrze kobiecie jest w tym i owym, ale najlepiej w centrum handlowym. Ach, jak wciągają nas te regały, ciągną jak księżyc lunatyka. Jak to się stało, że z nich wleciały do bezbronnego mego koszyka? Prosta garsonka, bluzka, stanik, koszulka nocna z krasnoludkiem, kusy, szlafroczek bardzo tani i czarne stringi zbyt wąziutkie, kapciuszki, groszki, białe botki, a paszka, kaszkiet, cudne body, lniany żakiecik taki słodki i coś małego dla urody, i coś małego dla urody, czyli... Lakier do włosów, mleczko, tonik, kremy do twarzy na dzień, na noc, żele pod prysznic, bzuza, roni, podkład, pomadka, tusz na rano, loko, suszarka, depilator, balsam do ciała, żel na oczy, do opalania krem na lato, do opalania krem na lato, i na pewno zapomniałam o czymś. Do domu łona, wracam zmęczona, słaba i głodna, lecz wkupiona. Wiesz, byłam dzisiaj na regałach, jestem taka przeszczęśliwa. A tobie, misiu, pamiętałam, ser ci kupiłam i puszkę piwa. Ser ci kupiłam i dwie puszki piwa. A sobie tylko? Prosto garsonkę, bluzkę, stanie, koszulka nosą z krasnoludkiem, kusy, szafoczek bardzo tanie i czarny stringic, dwie wodziutkie kapciuszki, wróżki, białe botki, a paszka, kaszkiet, cudne body, lniany żakiecik taki słodki i coś małego dla urody, i coś małego dla urody, czyli... Lakier do włosów, mleczko, tonik, kremy do twarzy na dzień, na noc, żele pod prysznic, do zaloni, podkład, pomadka, tusz na rano, loko, suszarka, depilator, balsam do ciała, żel na oczy, do opalania krem na lato, do opalania krem na lato, ojej, na pewno zapomniałam o czymś. Już za momencik, nie odchodźcie! Już jestem! Nie mogę się doczekać!
chwili. Przyznaję, że się troszkę za państwem stęskniłam. Ale czy z wzajemnością? Ojej, to dobrze, bo mam państwu jeszcze tyle do powiedzenia. No tak, no dobrze, dobrze. My, kobiety, no rzeczywiście lubimy mówić. O, ale nawet Szekspir pisał. Słowa, słowa, słowa. To pewnie o nas. Ale te nasze słowa, drodzy panowie, często mają głębszy sens. Bo przykładowo, jeśli Eryk rzuci Baśkę, powiemy, ten łajdak ją rzucił. No ale jeżeli Baśka rzuci Eryka, powiemy, nareszcie rzuciła tego łajdaka. No jak widzicie, u nas łajdak zawsze pozostanie łajdakiem. Słowa, słowa, słowa. O, a propos męskiej małomówności. Niedawno u dzikusia na ich firmowym bankiecie integracyjnym okazało się, że mój niemowa potrafi jednak mówić. Ale tylko to był taki bankiet z tańcami. Tak, tak, panie dyrektorze. Będąc już kierownikiem działu, twierdzę, iż propagowany przez zarząd stopień zwrotu przewyższający dwukrotnie benchmark ze średniej spowoduje sekuryzację dywidendy poprzez dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego, co będzie w konsekwencji dalszą kontynuacją krańcowej użyteczności windykacyjnej, fikacyjnej, prykacyjnej. Paranoja. Nazajutrz, jak co rano, spotkaliśmy się w łazience, przy lustrze. A tu zamiast po bankietowo-kacowo-jaskiniowych gestów fonicznych typu oła, moja głowa, mój wczorajszy retoryk poliglota wystrzela. Wiesz, kochana, trzeba jednak pomyśleć o operacji plastycznej. No proszę, ledwo kogucik awansował, już własna kura domowa panu kierowniczkowi nie pasuje, tak? Coś sobie kombinujemy na boku, Boże, ja widziałam, że masz jakąś babę. Ale zaraz, kobieto, jaką babę? Chcę sobie zrobić operację plastyczną nosa. A widzisz, jest jednak trochę krzywy, nie? A teraz na tym stanowisku... O tak, tak, misiaczku, pamiętam. Pamiętam te cudowne wakacje po zaręczynach. Biłeś się wtedy o mnie z tym opalonym ratownikiem, a ja ci potem robiłam okłady z lodu. Nie, misiaczku, proszę cię, zostaw ten swój nos w spokoju. To dla mnie taka miła pamiątka z Mazur. Ale mi mówią, że wygląda mnie tego. Nie Jessie. Jessie? A kto tak mówi? Pewnie ta wasza nowa asystentka. Co się tak wczoraj śliniła do wszystkich facetów. Farbowana lala z nadmuchanymi cyckami. W dodatku zezowata. Tak, Jessie? Jessie, Jessie. Wiesz co? Ona nie jest Jessie, tylko Zezi. O, Zezi, Zezi. Wiesz co? Niech lepiej zostawi twój nos i całą twoją resztę w spokoju, bo jak nie, to i te zadmuchane balony poprzekłuwam. Misiaczku, a czy ty wiesz, że z tym złamanym nosem to ty jesteś nawet podobny do tego, no do tego Juanita ze złamanego serca Consueli. Zaczęliśmy się śmiać. Jak wariaci. Jak dzieci. Jak dawniej. Na początku. A potem... patrzyliśmy sobie w oczy coraz śmielej i śmielej i już mieliśmy się pocałować i wreszcie nastąpiłoby to, co nastąpić miało, gdyby nie dzwonek do drzwi. To był Edek. Z tym troglodytą Edkiem. Odkąd na urodzinach misia wypił moje ukochane perfumy i próbował nasikać do palmy. Rozmawiam? Nie, wyłącznie nie rozmawiam. Ale niestety, przez tego Edogoryla cały czar prysł. Emocje opadły. No i kolejna noc bez...
bezksiężycowe. Bo czego tak naprawdę pragnie kobieta? Ona pragnie mężczyzny, który pragnie jej. Ale w taki sposób, w jaki ona pragnie, by on jej pragnął. No tak. A mój miś spokojnie sobie chrapał i nawet we śnie nie przyszło mu do głowy, że ja pragnę, by mnie pragnął. No tak jak pragnę. Ach, coś z tym moim tygryskiem jest nie tak? Ha, może mści się za Edka. Tak, albo przestałam być dla niego atrakcyjna. Boże, kochany. Boże, może jednak. Stanęłam przed lustrem, jak mi Pan Bóg stworzył i przyglądałam się sobie. A, po uważnych oględzinach doszłam do wniosku, że przecież niczego mi nie brakuje. Boże, wręcz przeciwnie, wszystkiego mam za dużo! O Boże, ja otyła! O Boże! O Boże! Boże, ja jestem gruba jak świnia u motyki Rafała. Od razu zadzwoniłam do Mariolki, co się ostatnio tak odchudziła, że wygląda jak własna prababcia. A Krycha mówi, że Mariolka jest tak potwornie anemiczna, że aż dziwne, że to koszmarnie drogie futro od Stefana jeszcze jej kręgosłupa nie złamało. Halo? O, Mariolku, nie śpisz, słoneczko, Jezu, jak dobrze. Powiedz tu, Ewelka, słuchaj, powiedz mi, co ty takiego zrobiłaś, że tak szalenie zaszczuplałaś w tak niesamowicie krótkim czasie, co? Stary Ewelka. 321, 322, 323. Ewelka, posłuchaj, jest taki cudowny preparat, okej? Okay? Zaprogramowany na 2 lata, okej? Okay? Po którym się chudnie, uważaj, 8,54 kg, okej? Okay? W 3 miesiące. To znaczy, że miesięcznie tracisz, że 2,51 kg, a rocznie ponad 34 kg. O Boże, Mariolku, to znaczy, że przez 2 lata schudnę 68 kilogramów. A co ty mówisz? Na pewno więcej, bo jeszcze chodzę na fitness. Znaczy na spa. Aj, najważniejsze, Ewelko, okej? Okay? Najważniejsze. Rower. Pamiętaj, nic tak nie wyszczupla, jak codzienny kontakt z pedałami. Aha, to spa. Zaraz. W 2 lata 68 kilogramów. To znaczy, żeby mnie dawno już nie było. O nie, to ja już wolę być taka, jaka jestem. A taka gruba. A przynajmniej nie mam takich zmarszczek jak ona, okej? Okay? A propos zmarszczek. Halo? Halo? Mariolko, zmarszczeczko. Słoneczko. Słuchaj, Krycha mówi, że masz też rewelacyjny sposób na zmarszczki. Tak? Poważnie? Przeszczepia się skórę z pupy na twarz? Co ty mówisz? Nawet amerykańskie aktorki tak robią. A to dzięki. To całuski. Całuski. Jeszcze czego? Niedługo całując Mariolę w twarz. No nie wiem jak państwo, ale ja bym nie chciała tyłka mieć na twarzy, no. No nawet własnego. A w ogóle, no powiedzcie mi, no co ci faceci widzą w tych anorektyczkach? O, Stefan nazywa Mariolę swoim cudem. No fakt, cud, że ona jeszcze żyje. A tam nie jest tego, jestem, jaka jestem. O, to lustro pogrubia. A waga jest źle wyważona. Nie będę dla mojego ukochanego chrapajły ryzykować własnym życiem. I z marszczkami na pupie. Postanowiłam wziąć go na zazdrość. W takim wypadku najlepiej wykombinować, że oto pojawił się przyjaciel z wczesnej młodości. Musi być oczywiście bardzo wrażliwy, bardzo bogaty i przystojny jak serialowy amat. O, a propos wrażliwości. Mój miś oglądał ostatnio Animal Planet i rzucił żart, że ze zwierząt najbardziej mu się podobają pancerniki. Bo rozstają się z samicą zaraz po zbliżeniu. A mnie najbardziej podoba się modliszka, wiesz? Bo po udanym zbliżeniu pożera samca na surowo.
A czy ty wiesz, Ewela, że jedyny facet, co się nie może obejść bez bab, to ginekolog? Trafił mnie. 1-0 dla niego. Ale uwaga, uwaga! Gramy dalej. Oto sygnał dla dzikusia. Wiesz, kochany, ten mój przyjaciel ze szkolnej ławy, Freddy. A co, nie wspominałam ci o nim? Taki przyjaciel nie może mieć normalnego imienia. Tam Stefan, Zenek, Wojtek. Boże, nie. Musi mieć imię wzniosłe. No właśnie, na przykład Fryderyk. O, i koniecznie posiadać szlacheckie nazwisko. Zaraz, no dobrze, ten Fryderyk, prawda? Dobrze, Fryderyk. Maria. Koniec Polski. Maria to oczywiście facet. No, na przykład Bronisław Maria Komorowski. Uwaga. Żeby wprowadzić plan w życie, wróciłam do domu przed północą. A tam byłam tam wtajemniczoną w temat Krychów w kinie. A żeby było absolutnie profesjonalnie, Krycha kupiła ruskiego szampana, którego napiłyśmy się, no dosłownie po łyczku w aucie. A potem na klatce schodowej. Do końca. No przecież szkoda, żeby się zmarnowało, prawda? I wtargnęłam do domu z ogromnym bukietem kwiatów. A kwiaty kupiłam tanio na bazarze i przechowałam u Krychy w samochodzie, w słoiku z wodą. Wiesz, misiu, Freddy zaprosił mnie na kolację z przepychem. Ach, ten barant jest niesamowicie zagubiony. Znaczy ten, Freddy. Ruski szampan Krychy bezlitośnie bulgotał w mojej biednej głowie. A jeszcze ci nie mówiłam, ale Freddy chce nas zaprosić na weekend do Paryża. No oczywiście z żonami, to znaczy z tymi mężami. Ale pewnie będziecie woleli coś tam wiercić w garażu. No to my możemy jechać same. Chociaż ja nie wiem. Bo ja będę tęskniła. A ty, misiu, będziesz tęsknił. Gubiłam się w mojej historii, zaczęło mi się plątać wątki. W głowie miałam wyłącznie ruskie bąbelki. Wtedy mój miś zamknął mi usta gorącym pocałunkiem. Chyba zadziałało. Bardzo zadziałało. A potem? Potem musiałam mu zadać bardzo ważne pytanie. Czy ty mnie jeszcze kochasz? No, kocham. A czy możesz powiedzieć kocham bez no? No, dlaczego mam ci ciągle powtarzać, że cię kocham? Żebyś wreszcie zrozumiał, co do mnie czujesz. Ty dzikulusiu, ty. Wiecie, ten pomysł z Fryderykiem, zobaczcie, naprawdę był świetny. Bo takie małe, niewinne kłamstewka, no przecież nikomu nie szkodzą, prawda? Ale jeżeli służą miłości, bo wtedy miłość wygrywa z codziennością, bo miłość umie zapominać. Ale tego, że w środku tej upojnej nocy po prostu sobie wyszedł, o nie, tego nigdy mu nie zapomnę. O 3:30 przypomniało mu się, że jest umówiony z tym troglodytą Edkiem na ryby. Ten ryby się umówił, jakby mieli złowić coś innego niż parę ogłupiałych płotek. Nie odchodź, prosiłam. Będzie mi tak smutno samej. Półtorga łysa. Nie gniewaj się, najdroższa. Muszę iść. Dałem słowo. Edward czeka! To chociaż mi coś powiedz na pożegnanie. Ale co? No nie wiem, no coś tak od siebie, no wiesz. Od siebie, tak? Ostatnio widziałem kobietę, co też miała ładną twarz, ale była gruba. Ty nie zjesz
szczuplałaś ostatnio. Trochę. I mój uroczy komplemenciarz zostawił mnie rozwibrowaną upoją dla tego rybiego papaprońca. Jezus Maria. Nagle zazgrzytał zamek. O Boże, Boże, mój dzikuś słodki nareszcie zrozumiał. Wrócił. Tak, wrócił. Bo zapomniał robaków. No i tacy są mężczyźni. Kiedy chcą nas zdobyć, to zapraszają, jak mój miś, przed ślubem do opery. Na to łowiaczy peryl. A kiedy już nas mają, sami idą połowić. A perła zostaje w domu. Tak, u kobiety R to co? To Rodos, rozkosz, rosman, a u dzikusa ryby. Jeszcze tego samego dnia ponownie przywołałam na pomoc Fryderyka. No wiesz, jeszcze ci nie mówiłam, kochanie, ale Freddy chce mnie zaprosić na wakacje, na Hawaje. Ta, to ekstra. Jedź! A co ty, nie będziesz się denerwował, że no wiesz, że ktoś tam będzie próbował mnie poderwać? Żabo moja! A czy ty widziałaś, jak te Hawajki wyglądają? Na Discovery pokazywali, piękne są jak cholera jedna z drugą. Możesz spokojnie jechać. Chan! Nie zbliża się do mnie ty wieprzu rybnie z cuchami. Cuchniesz rybami. Ty tkufilu, ty filecie zetk. Niestety, tym razem numer z Fryderykiem nie wypalił. Zaczęłam się niepokoić na dobre, kiedy oddając jego rzeczy do pralni, znalazłam w jego marynarce ulotki. Padnij po pracy choć na momencik. Mirka dla ciebie pupką pokręci. Na brak humorku i wieczne stresy najlepsze z Sandrą. Słodkie sekstesy. Ani sąsiadka, ani żona nie da ci tego, co da Aldona. A pod spodem zdjęcia trzech damskich tyłków z podpisem. Autentyczne twarze dziewcząt. No na pewno, bo ich dupy to oczywiście fotomontaż. A może przepraszam bardzo, to jest nerwowanie. Na domiar złego, tego właśnie dnia wrócił wcześniej z pracy. Bez okazji przyniósł mi kwiaty i powiedział. Ślicznie dziś wyglądasz. Nawet przez moment pomyślałem, czy to ty? Doszłyśmy z Krychą do wniosku, że nasze małżeństwo, to znaczy moje małżeństwo, przeżywa jednak kryzys. Czy z moim tygryskiem coś jest nie tak? No bo przecież no nie ze mną, prawda? Za namową Krychy poszłam do bardzo drogiego i bardzo, bardzo znanego psychoseksoterapeuto-socjoemocjologa. Bo tyle tytułów, to musi być dobry, nie? Wchodzę. O, wow, dyplomy. Jest zdjęcie z prezydentową. O, gwiazdą roka. I on. Czarny golf, przodozgryz, łysa czacha i kozia broda. Oła, Frankenstein to przy nim amant, ale podobno wielki specjalista. Zaczęłam nieśmiało. Panie doktorze, nie to. Najpierw proszę się położyć. Położyć. Panie doktorze, ja tak naprawdę to nie wiem, gdzie tkwi problem. Czy to we mnie, czy w moim małżonku. Nie to. Musimy się spotykać co najmniej 15 razy. Każda wizyta kosztuje 250 plen. Pierwsza 500. Przyjmuje także w euro. A to świnia szablasta w euro kopana. 4 kremy przeciwzmarszczkujące. Albo 1,5 profesjonalnej wiertary. Załamały mnie łysol szablasty, ale udawałam, że nie zabolało. Panie profesorze, a przepraszam, a kiedy nasza sytuacja dojdzie do normy? Nie to. Pod koniec wizyt. A teraz proszę mi przybliżyć obraz partnera. Ach, panie profesorze, no mój mąż to taki introwertyk, typ nadwrażliwca. Nie to!
nie, to jaki pani mąż ma rozmiar? A to świnia szablasa rokoplana. No proszę o dyplomy, o zdjęcia z prezydentową gwiazdą roka. Bierze tyle kasy po to tylko, żeby zapytać, jaki mój mąż ma rozmiar. I to nie o jakiś tam rozmiar chodziło, ale o ten konkretny. No co to wiecie, panie? O Boże, może nie wszystkie. Ale te, co nie wiedzą, niech spokojnie czekają, aż się dowiedzą. I nie ma co się tak za bardzo śpieszyć. Przepraszam panów, to po prostu z tego zdenerwowania. Za namową Krychy doszłyśmy do wniosku, że pora zadzwonić do Zyty. Koleżanki jeszcze ze studiów, co to jak mówi Krycha z niejednego pieca. Oho, ho, ho, ho. No i teraz też podobno. Oho, ho, ho, ho. Ale jeszcze ujędrnia biodra, odsysa uda i systematycznie powiększa monstrualny biust. O, nawet jej pies wabi się silikon. Zeta zawodowo interesuje się literaturą, a prywatnie esencją męskości, czy raczej, przepraszam, rozmiarem esencji męskości. Nieźle szurnięta baba, pomyślałam. Ale moja babcia zawsze mówiła: dziecko, każdej rady należy wysłuchać. Etko, preferuje partnerów elektrycznych. Taki elektryczny partner jest super. Nie wędruje co rano na ryby. Nie chrapie prymitywnie przed telewizorem. Tylko mu regularnie sprawdzasz termin wyczerpania baterii. Zapraszam do mojej galerii. O, mój najstarszy i najwierniejszy Robert De Niro. A tu Leonardo DiCaprio. A tu Brad Pitt. Zgrabniutki, prawda? I najdroższy Arnold Schwarzenegger, senator tu, Bobby Power. No nie, marnujesz się rybko. Ale zaraz. Wieczorem robię ogrodowe, rozwodowe party. Mój czwarty rozwód jest o ruchu w interesie. Proponuję rewelacyjny monodram z wierszy erotycznych. Awangardowa aktorka top trendy, Karla Mark. Rozerwiesz się, to reagujesz. No to nara. Zapraszam naturalnie, bez ogiera. Silikon, waruj! Dobry wieczór. No rzeczywiście same kobiety dyskretnie reagują na taką dużą panią w wieczorowej sukni. A, to ten Marek. To znaczy ta Karla Marek. O, wow. Jaka kultura. Dziewczyny. A jakie jedzonko. Sushi. Shime saba, agedashi tofu, sukiyaki, agitoro maki. Rybka, odwiedź się. Wierne pokresy są tylko hipopotamy. No proszę, Karla Marek jest rewela. Prawda, Ewela? Tygrysek rozkoszny A pod wieczorową kreacją fujarka. Zbaraniałam i byłabym tak stała jak jaka głupia, gdyby nie sushi. Dało znać, że na zewnątrz musi. Sushi. Nareszcie. Tak na to czekałam. Wiesz, Misiu, dowiedziałam się wczoraj, że hipopotamy łączą się w pary do końca życia. O co? Chodzi ci o to, że utyłem. Dobra, nie jem śniadanie. Nie. Chodzi mi o to, czy chcesz mieć małego hipopotamka? Ku!
Kubie, to czyś ty zwariowała? Przecież mamy już psa, na cholerę nam się popodam. Ale kłuptasko, on już tu jest. Zrobiłam właśnie test. To słuchaj, my jedziemy jeszcze na badanie krwi i USG. Na pewno jestem w ciąży. Tatusiu? I kiedy do mojego dzikusa dotarło, że będzie ojcem, zaczął się patrzeć na te kreski, jakby zobaczył najpiękniejszą na świecie profesjonalną wiertarę udarową. Ojej, zaoszczędziliśmy wtedy na wszystkich psychoseksoterapeuto-socjoemocjologach od małżeńskich kryzysów. Tak, kochani, bo od pradziejów nic się nie zmienia. Treserka usiłuje okiełznać naturę dzikusa, a dzikus usiłuje okiełznać naturę. Ale dopóki huragany noszą żeńskie imiona, będzie mu trudno. Tak, a nam żyje się trochę spokojniej. Odkąd Edek już nas nie odwiedza. Odkąd został posłem. Ja się tylko boję, że on ich tam, w tym Sejmie, rozpije. A właśnie, SS jak serce. Zadzwonili ze szpitala, że to prawdopodobnie serce. Boże, kochany, mój dzikus miał zawał? Kiedy zobaczyłem go w szpitalnym łóżku, nieprzytomnego, pod kroplówką, nogi ugięły się pode mną. Kalinka, kalinka, kalinka moja, sada jagoda malin, no czego płacze? No tam przedawkował na senne. On mówił, że chciał witaminy, a że bez okularów to i pomylił. Oj, tak chłop, to hipochondryki, nie? U nas na Ukrainie takie same głupie. On zdrowy jak tur się prześpi gonić do roboty. Kalinka, kalinka, kalinka moja. Mój hipochondryk spał sobie słodko, a ja siedziałam przy nim i siedziałam. Wiesz, misiu, na izbie przyjęć widziałam parę staruszków. Trzymali się za ręce. Dlatego ani mi się wasz. No porusz się. No otwórz choć jedno oko. Dobrze wiem, że nieraz przesadzałam z pretensjami, że rozwalasz rzeczy po mieszkaniu. No ale przyznaj, że rozwalasz. Ojej, przepraszam cię. I nie chcę być niemiła, ale ostrzegam cię. Jeżeli umrzesz przede mną, to cię normalnie zabiję. I zgadzam się na drugie dziecko wcześniej niż zaplanowałam. Możemy to zrobić natychmiast. No, może jak trochę bardziej uprzytomniejesz. Dobra, i zgadzam się nawet na to, żebyś się oglądał za tymi babami w tym centrum handlowym, kiedy mnie wciągają regały. To powiedzmy w każdą sobotę przez pół godziny. Umowa stoi? Wtedy on nareszcie otworzył oczy i powiedział: kochanie, dzisiaj jest już piątek. Skończyć żart sceniczny o damsko-męskim kabarecie. Choć finał wypadł nam liryczny, niech się wesoło życie plecie. A te litery tak się plączą, choć każde z nas alfabet zna. Lecz zamiast dzielić pary łączą, stąd wzięła się historia ta. Ją z domu każdy zna. Zatańczmy sobie w tańcu z gwiazdami, niech troski pójdą precz na koniec świata. Z cichymi dniami i problemami odejdą w przeszłość chude lata. Została jeszcze X litera i W jak wdzięcznych widzów żaba. I Z zabawki zaraz zbieram, a Z jak rzecz.